Dzień dobry, dzień dobry. Są dobrzy ludzie jeszcze na tym świecie. To jest ta pani Elżbieta Dzikowska. Ona już teraz tak troszeczkę kwadratowa się zrobiła, bo ona bardziej szczupła była, wiesz, tak troszeczkę zdziadziała. Ja mówię, są dobrzy ludzie na świecie, bo widzisz, bo my zaproszeni od bardzo miłego pana. No, ja tu mam znajomości, przecież to wiesz. Nie każdy ma pod ręką zaproszenie i teraz kultura wymaga, jak ktoś jest elegancki, ktoś z tego teatru występuje, śpiewak, tancerz, baletmistrz, to jak nie wpuścić nawet bez zaproszenia? Ale durna baba stoi w drzwiach i ona nie zna ludzi, kto ze sceny, kto... No to więc wiesz, ona się tylko nerwowo boi, żeby pijaków nie wpuścić hipochondrycznie, bardzo dobrze robi, ale jak coś robi się za wszelką cenę, na siłę, na chama, to podkreślam, za wszelką cenę, no, niestety. Także proszę Państwa, tutaj wielokrotnie podkreślałyśmy, że w Teatrze Wielkim nie ma tej kultury, pomimo, że to piękne, że to ładne, a co? Groby faryzejskie, nie są ładne. Tutaj też z Elżbietą Dzikowską rozmawiałam. A tutaj, o właśnie, gdzie nasze dziecko stoi, to tu rozmawiałam z Izabelą Kłosińską. Ja mówię, no i gdzie? Gdzie Bogdan Hoffman? Gdzie Bogdan Hoffman? Ona mówi, no chyba na emeryturze. Ja mówię, co? Ta baba chyba na emeryturze.